Hanian Historia, dziękuję, że jesteś z nami. Nie zapomnij zasubskrybować i włączyć opcji dzwoneczka, żeby nie pominąć żadnego filmu. Wspaniale tereny narciarskie, w które obfitują zbocza Tatr polskich, jednając słusznie Zakopanemu miastu o stolicy polskich sportów zimowych, odznaczają się ponadto charakterystycznymi zaletami terenu, wyróżniającymi Tatry wśród szeregu zagranicznych ośrodków sportowo-turystycznych. Ostre zarysy szczytów i turni z wyszczerbionym grzbietem Giewontu na pierwszym planie, harmonizujące ze strzelistymi sylwetami smreków i swoistym budownictwem góralskim, opromienione fantastyczną grą skośnych promieni zimowego słońca na śniegach, nadają Tatrom w zimę niezapomniany urok i czar nieodparty. Dzięki kolejce widokowej na grzbiet Gubalówki nawet jednodniowy pobyt w Zakopanem udostępnia turystom widok na rozległą dolinę tej stacji klimatycznej, zamknięty spiętrzonym na horyzoncie łańcuchem szczytów Orlej Perci, który podziwiać można z wygodnych tarasów kawiarni wzniesionej obok końcowej stacji kolejki. Szereg najbliższych wycieczek do pobliskich dolin wprowadza turystę w zaczarowaną krainę górskiej baśni zimowej. Taką jest na przykład wycieczka do pobliskiej Doliny Kościeliskiej i położonej nad nią Hali Pisanej, gdzie odetchnąć można pełną piersią powietrzem wysokogórskim wśród olśniewających kaskad promieni słonecznych na śnieżnych polanach i lagodach. Nieco dalsza, lecz równie łatwa wycieczka saniami góralskimi na Halę Gąsienicową wprowadza nas w samo serce Wysokich Tatr. Powitani na wstępie do hali przez przyjazną parę owczarków strzegących licznie tu rozsianych szalasów góralskich, podziwiać tu możemy z werandy nowego schroniska Towarzystwa Tatrzańskiego grę promieni słonecznych na szczytach Orlej Perci z Kościelcem i północnym szczytem Granatów na pierwszym planie. Najważniejszą inwestycją turystyczną Zakopanego jest, zwłaszcza w zimie, kolej linowa na Kasprowy Wierch. Tu, przy stacji w Kuźnicach, gromadzą się od rana zastępy narciarzy, spieszących na słynne tereny zjazdowe pod Kasprowem.
Niezapomniane wrażenia przejazdu na Kasprowy w słoneczny ranek zimowy przerywa przed samym szczytem nieoczekiwany opad mgły. W jednej chwili znajdujemy się w mleku mgieł, przesłaniającym świat cały gęstym woalem. Brać narciarska nie zraża się tym jednak wcale i natychmiast po wylądowaniu przygotowuje się do zjazdu, wierząc, że za chwilę znów zabłyśnie słońce. Zjazd w rozległą dolinę stawów gąsienicowych może być w ciągu krótkiego dnia zimowego powtórzony nawet kilkakrotnie dzięki pomocy zainstalowanego na zboczach Kasprowego wyciągu saniowego, z którego korzysta właśnie grupa narciarzy przybylych na szczyt poprzednim wagonem kolei. Lecz oto kapryśny podmuch wiatru rozpędza mgły zawisłe nad naszym szczytem i z właściwą pogodzie górskiej szybkością przed oczyma turysty otwiera się rozległy widok z Kasprowego na otaczające szczyty pokryte calunem śnieżnym skrzącym się w złotych promieniach porannego słońca. Mówiąc o Tatrach w zimie, nie sposób pominąć nowo odkrytej dla turystyki polskiej Doliny Jaworzyny, widocznej jak na dłoni od Porońca z drogi do Morskiego Oka. Rozległą tę dolinę, odzyskaną niedawno w tragicznej rozgrywce z Czechosłowacją, zamykają masywy Murania i Hawrania, leżące dziś w granicach Polski.